Cześć, witajcie z tej strony. Ja, Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Blockstar Pet. A w dzisiejszym odcinku, jeżeli odpowiecie dobrze na moje pytanie, to przechodzę wasz parkour. Więc to jest kolejny taki superowy odcinek, dzisiaj taki bardzo Q&A. Będą to pytania z mojego właśnie Q&A z twarzą, co był. Dużo osób go oglądało, więc mam nadzieję, że będziecie znać na te pytania. Odpowiedzi nie będą one zbytnio trudne, mam nadzieję, bo wiem, że na pewno nie każdy będzie wiedział na przykład, kiedy mam urodziny, ale boję się takie pytanie pojawić. Zostawcie na początku łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale. 2500 łapek to kolejny taki odcinek, więc teraz klikamy łapkę w górę, bo troszeczkę czasami mało łapkujemy pod tą serią. My teraz przyciśnijmy ten przycisk bardzo mocno, zobaczymy, kto jest selekowany na YouTubie, a my możemy przejść już do odcinka. Intro! Wy dobrze, jak i tutaj wybam sobie zadać pytanko, bo ty jesteście, przyszykowałem tutaj troszeczkę ludzi, więc zobaczymy. Okej, na początku dosyć proste pytanie, więc uwaga, zadaję pytanie. Jaki jest mój ulubiony kolor? Jak wiecie, to jest mój niebieski, nawet bez po prostu Q&A to będziecie wiedzieć, jak oglądacie mój kanał. Uwaga, kto pierwszy odpowie? Uwaga, niebieski. Konina wygrywa. I czy ty masz parkour? Brawo, brawo. Pierwsza odpowiedziałaś, więc przechodzimy twój parkour. Gratulacje. Czy postaramy się przechodzić, nie wiem, czy się uda. Najlepiej jakby się udało, no. Mamo, tego nie. Nie wiem w sumie, co tu przejść, bo to masz bardzo dosyć ciężki te parkoury. No, czemu to są dwa te same? Halo. Ten hard, a nie no, będzie fajny. Fajnie, że ktoś tutaj odpowiedział. Myślałem, że ktoś inny odpowie, no ale to jednak ona szybko napisała i to bardzo dobrze. To było w sumie bardzo banalne pytanie. Potem zadamy może troszeczkę trudniejsze, albo w sumie łatwiejsze. Nie wiem w sumie, jak je zadać. Mamy tu skoczki. Okej, do góry, do góry. Oczywiście nie zapominamy o łapeczce w górę, bo ona mnie motywuje do tego, żeby nagrywać codziennie odcinki. Jest to bardzo trudne naprawdę, bo... No bo myślicie, że to jest naprawdę bardzo proste, żeby nagrywać codziennie, w dzień filmy i jeszcze je montować, jeszcze je wstawić, więc to nie jest zbytnio takie proste, jak wam się może wydawać, bo zależy kto co robi, bo niektórzy montują swoje filmy, niektórzy nie i odniosą sukces, a niektórzy muszą się starać i pracować, żeby taki sukces właśnie zdobyć. A my się już dalej przechodzimy. Co ja zrobiłem teraz? Naprawdę dawno nie przechodziłem parkouru, więc po prostu teraz taki miałem takie zaćmienie, nie wiedziałem o co chodzi w ogóle, więc niezbyt. No co ja robię, no? Tylko ja przechodziłem tak dawno parkouru, że to się po prostu... Łoje, gdzie mam iść? Gdzie? Ja nie wiem, ja ju. Dobra, spróbujmy jeszcze raz to przejść. No nie wiem czemu ja taki słaby jestem. No chyba, coś w sumie wiem, ale cicho. Jestem dobry, okej. Dobra, idziemy. Znowu po tym, czy nam się teraz uda to przejść, to nie wiem. Dosyć nietypowy ten parkour. Chociaż czy da się tu w ogóle cheatować? Nie da się chyba. Niestety się chyba nie da. Więc dobrze, musimy znowu iść po tych ścieżkach. Tamten portal był fałszywy, więc który będzie prawidłowy? Oj, nie wiem. Pomyślmy. Tutaj się nie da nigdzie nic robić. Tu tak samo. Wow. Pomyślmy. Tu coś jest może? Nie ma. Dobra, skaczemy. Hop! Mamy uleczałkę, nie wiem mi po co, ale trudno. Marta tyle tutaj wbiła. Spoczko. Hop, do góry. No i tu właśnie jest to problem, bo to jest portal, ale... Aha, poczekajcie, chyba tutaj się idzie. Tu i teraz tu. Nie gadaj, że to tak... Jeśli to jest tak wykombinowane, to brawo. I brawo za moją inteligencję, że ja tak po prostu znalazłem takie przejście. Serio? Jak ona jest pomysłowa, serio? Ja bym nie pomyślał, żeby tak się dało wejść. A czy no, pewnie bym znalazł wejście, ale żeby tak pomyśleć, żeby tak schować, to naprawdę bardzo udany parkour, udane takie przejście. Niezbyt trudne, ale niezbyt też załatwe. Więc takie w miarę lubię. Okej, słodki pierniczek. O nie! Okej, dobra, idziemy. Ło, lecimy! Lód, nie zabijemy się. Dobra, udało się. Uleczymy się oczywiście. Ojejku, ile ludzi. Nie wiem, co tutaj zrobić, może... Może tutaj zrobimy sobie pytanko, bo jest dużo osób, więc w sumie tylko będę musiał im znowu wyjaśnić, no bo wiecie, albo może... O nie!
Serio. Dobra, nie chce mi się już. No troszeczkę długo. Dobra, ja im teraz tu wyjaśnię i zaraz się widzimy. Dobra, więc tutaj już ludziom w miarę dobrze wyjaśniłem. I teraz będę musiał jakieś zadać pytanie, więc zobaczymy jakie. Okej, teraz takie trochę śmieszniejsze. Co wolę? Co wolę? Pizza czy kebab? Ja wolę pizzę, jak to mówiłem na Q&A. Zobaczymy, kto pierwszy odpowie. Kto pierwszy odpowie? Kto pierwszy odpowie? Pizza. Kilia, brawo. Brawo, wygrałaś. Brawo, brawo, wygrałaś. Gdzie ty jesteś, Kinia? Więc teraz przechodzimy twój parkurek. Brawo, brawo, że wygrałaś. Więc spoko, jakbyście wchodzili tak na te parkury, to bym nie musiał szukać troszeczkę. O, ten jest super. Napisałem teraz serduszko, bo w sumie teraz jakoś ogarnąłem to. Fajnie jest ten pytanka Q&A. Trochę ich mało jest, takich dosyć prostych, takich możliwych. Ale dobrze, idziemy sobie, sprawdzimy tam skrzynię parkour. Fajnie, bardzo fajnie wygląda. Ale ładny ten człowiek. Ja chyba zrobię sobie skrzynię parkour może kiedyś. Jak mi się będzie nudzić, to się zrobię taki banalny parkierek. Bo jest bardzo fajny. Kija tutaj wbiła, jak widzę. Bo wygrałaś tutaj właśnie w takim ala konkursie na przejście parkouru. Spoko. Więc fajnie. Dobra, tu na dół. Tutaj tak samo na dół. Fajnie, jakby ktoś tutaj, znowu ludzie weszli, bo wtedy bym mógł robić odpowiadanko. A może sobie zaproszę po prostu osoby, nie wiem. Więc my kilka osób zaprosimy. Zapraszamy, zapraszamy, walimy tego przyciska po prostu tak bardzo, że tu zaraz nie wytrzymie formalnie wyszczeli. Tak byłoby w miarę spoczko. Znaczy to w sumie miałem znajdywać osoby, no ale dobra, no zobaczymy, zobaczymy. Jak zbiją, no to zrobimy tutaj, a jak nie, no to po prostu pójdziemy sobie na lekcję albo gdzieś świat VIP na przykład. O, świat VIP sobie pójdziemy, Boże. I tam poszukamy. Więc skrzynia, wow, kolorowe, kolorowe. Teraz tu! Dobrze, super. Tutaj, dobrze, teraz do góry. To jest w sumie dobre, bo po prostu mogę zobaczyć, kto jest widzem. To nam niektórzy pisali kebab. Jak to, co? To powinna być drabina. To powinna być drabina, tego się chyba nie da przejść. No nie wiem. Dawaj, skupiamy się teraz, przechodzimy to od razu, szybciutko. Ma challenge, przejść to bez zatrzymywania się, okej? Okej? Zostawcie łapkę w górę i to robię. Więc 3, 2, 1 i się teraz nie zatrzymuję. Po prostu jadę na pełnej i się nie zatrzymujemy. Będziemy pierwsi. O, patrz, jak ja tych się nie zatrzymuję formalne. Tutaj, ło, tu i tutaj, 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 szybko. Wiem, że jest klucz żółty, spokojnie, tylko tam nie wiedziałem, o co chodzi. Nie wiedziałem, jak mam tam przejść, bo tam nie ma chyba drabiny w sumie. Więc nie wiem, jak mam to przejść, ale... A, tu jest żółty kluczyk. Ale jakoś to przechodzi. Ciekawe, ciekawe. Zobaczymy, jeżeli mi się już nie uda, to po prostu se idę, bo na klebie to nie jest zbyt niemożliwe. Mechanizm tu powiem, właśnie, no, ale tylko jedna osoba, więc nie będę jakoś teraz losował, bo tylko jedna osoba wygra. Co? Ojeju, skąd wiedzieć, które to które. Ale fajne, pomysłowe. Pomysłowe, pomysłowe. O, ludzie wbili. Wow, co tak od razu. Co tak od razu wszyscy ludzie wbili. Lol, ale opóźnieni chyba mają. Dobra, za chwilę będę musiał ich wytłumaczyć. Więc znowu będę musiał wytłumaczyć. Więc trudno się mówi. Więc znowu, okej. Okej, a nie, okej, dobra, więc znowu im tłumaczymy. Dobra, więc już im tutaj powiedziałem, teraz musimy jakieś pytanie sobie wykminić. Okej, teraz będzie coś takiego, świeżaki czy słodziaki? Co wolę? Świeżaki czy słodziaki? No ja oczywiście słodziaki, ale zobaczymy, kto pierwszy napisze i kto wygra parkour. Kto wolę, świeżaki czy słodziaki? Uwaga, uwaga. Słodziaki, Adunia wygrałaś. Gratulacje dla Aduni 18. Gdzie ty jesteś, Aduneczka? Gdzie jesteś, Adunia? Gdzie jesteś, Adunia? Halo, 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 Adunia. Dobra, wyszukam ją po prostu sam. Adunia 18, gratulacje. No fajny odcinek, naprawdę mi się podoba. Chyba najlepszy taki odcinek. Potem jeszcze pójdziemy sobie tak na jakiś VIP na przykład, żeby było sprawiedliwie. Dobra, Halloween parkour, taki chyba w miarę prosty parkour, więc sobie czemu by nie przejść. Więc skaczemy sobie, mamy takie straszne, duże dynie, takie, gdzie to, aż nie to perki latają, latają formalnie. Wiecie, jak to jest. Tutaj portal X, okej. Tutaj chyba nie da się robić skróta. Tu mam taką halloweenową dziewczynę, która zbiera pewnie tam cukierki w środku, no trochę chyba tam ma pewnie. Fajnie, fajnie, skaczemy, nie, dobra, udało się.
Jeszcze raz, musi wyskoczyć daleko. Wow, i na koszyczek. Idziemy do koszyczka. Się tam pójść spać. Dobra, tutaj musimy przeskoczyć. Chyba dobrze, albo nie wiem, czy dobrze, chyba nie wiem, potrzebuję klucz. A klucz? Where? Where klucz? Nie wiem, gdzie jest klucz. O nie, to nie jest gdzieś w duszkach, jestem pewien. To nie jest zbytnio dobre, ponieważ no, to troszeczkę to nie jest łatwe. Przyznam się, to nie jest łatwe. I to pewnie gdzieś jest w takich duszkach, chyba że tam na końcu. Więc ja tutaj sprawdzam te duszki, bo mi się wydaje, że one będą gdzieś właśnie w duszkach, no bo nie widzę jak na razie gdzieś tych właśnie. Nie! No i zginąłem niestety. Dobra, jeszcze nie chcę mi się przychodzić tak serio. Jeszcze chcę jeszcze jedną osobę odwiedzić. Więc dobra. Aha, Slenderman, też go odwiedziłem. Dobra. Nie wiem czy tutaj... okej. No nie wiem, zobaczymy, albo... Nie, bo nie wiem, czy ktoś mnie zna, pójdziemy sobie może do świata VIP, albo do czatu. Do czatu będzie spoko, mam nadzieję. Chociaż nie wiem jak to będzie z tym właśnie czatem. Więc w sumie to nie wiem, czy mam ten czat. Zobaczymy kto tu będzie. Więc im tu wyjaśnię. Dobrze, więc wyjaśniłem, nikt jak na razie mi nie odpisał. Więc poszukajmy jakiegoś fajnego pytanka. Bardzo proste, do której... Uwaga, do której klasy chodzę? Do której klasy chodzę? Uwaga, kto odpowiada na te pytanie bardzo dobrze? Oczywiście do siódmej. Zobaczymy, kto pierwszy odpowie. Nie piątej. Do której klasy chodzę? Odpowiadajcie, a przejdę wasz parkour. Do której klasy chodzę? No nie piątej. Szybko macie okazję. Oliwia, brawo, wygrałaś. No w końcu, no Jezus Maria, to było ciężkie. Aha, ty nie masz światów. Nie masz parkurów. Więc, aha. A to może kotek, bo prawie zgadła, a tu ma dużo parkurów, więc sobie jej jakiś parkur przejdziemy, chociaż nie wiem, czy ona w ogóle tu ma, bo tak nie wygląda na to, żeby ja jakieś miał jakiekolwiek. Chociaż tu coś ma, takie może banalne i w ogóle nie wiem czemu ten świat się nazywa Zosia, ale dobra, Zosia. I tam jest meta w sumie, więc idziemy szybciutko. Marcheweczki. Tam jest super śmieszna, bardzo happy emotka, więc trzeba tam skoczyć. Okej, jestem pan Dusią. Idziemy do góry. Do góry. Teraz na dół, wow, LOL. Fajny, jest. Okej, teraz skaczemy. Wow, I believe I can fly. Zaczynamy, wow. Jest, dobra, 28 sekund. To jest bardzo dobry wynik. Myślę, że pogłaskam tutaj zwierzaczki. Pozdrowię kilka osób, które napisały na poczcie. Spoczko pozdrowimy, mam nadzieję, że mi się to w ogóle wyświetli. Pozdrawiam Lolita, Prosta Grey, Pastel, Slenderman, Maciej, Jopek, Elfik, Nasali, Elena, Mapsa, Cute Kitty, Marysia, Sara, Olivia, Queen Lexi, Nikola, Basia, Mechaniczny Płomień, tam był Modelka, Love, Wielki Odkrywca, Emilia, no i to tyle w sumie, więc dziękuję wam i Króliczek, Basia, pozdrawiam wszystkich, którzy tutaj są, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale wraz z dzwoneczkiem, a ja się już żegnam. Do zobaczenia. Pa, pa!